Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gadania z na planszy i dzisiaj będziemy mówić o facetach w cylindrach. To już mówiliśmy, Portikaes Club. To jest gra na podstawie ostatniego filmu Michaela Manna. Okej, okay. Gra, wydawnictwo nazywa się Dragon Dawn. Znaczy Dawn. 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 A nawet Productions chyba. Productions, a gra nazywa się Black Hat i jest to druga gra wydawnictwa, znaczy tej kooperacji Arctic Union, o której będziemy mówić, bo pierwsza to była Race to the North Pole, a dzisiaj będziemy mówić o grze Black Hat, czyli czarny cylinder. Albo kapelusz. Kapelusz. Tak. Albo coś związanego z jakimś hakerstwem. Tak, tak. To, bo co to jest w slangu? To jest haker, który działa na własną korzyść. Tak, no to jest ten zły haker. Tak. To są zły hakerzy? Tak. Złe hakerzy są, dobrze. Znaczy nie chciałeś spytać, to są ci dobrzy hakerzy? Nie, są, no Anonymous i tam jakieś walki z Crysis czy coś takiego, tak? Dobra, o Black Hat będę mówił ja, Windziarz. Ja, Ink. I... A ja, Ciuniek, tak. Ja, przepraszam. Ciuniek zaraz będzie jakąś strasznie insiderską wstawkę filmową wrzucał, bo... Bo googluje jakieś rzeczy. Dobra, gra... Nie, sprawdzałem, czy nie przekręciłem tytułu. Gra Black Hat to jest gra, która została nam zaprezentowana i przedstawiona podczas Essen przez jednego z autorów, chyba Timo Multamakiego, który nam powiedział, słuchaj, to jest trick-taking, super ekstra z planszą, tutaj robisz trick-taking, tu jest plansza, tu są zmienne plansza rzeczy. Plansza ewoluuje. Plansza ewoluuje, zmienia się wiele. Fajnie to wyglądało, stwierdziliśmy, why not, pogadaliśmy z Timo, Timo powiedział, spoko, w Polsce ludzie też chcą posłuchać o Black Hacie. No i gra Black Hat to jest gra, która nawiązuje do życia w internetach. To tutaj Ink powinien nam powiedzieć coś. Nie, ja nie jestem z tej branży. Nie hakujesz? Nie hakuję, nie, a przynajmniej nie przyznaję się do tego na fonii. Okej. Tak, ale no jest to gra o hakerach. Patrzę właśnie teraz na pudełko. Pudełko mi się kojarzy strasznie z Androidem. Tak. No. Tak. Poza tym, że jest to kapelusz. Tak. Pudełko jest fajne, estetyczne. No ale klimat, co tam miałeś powiedzieć o tym klimacie. Bo ten gość nam tłumaczył, że to jest... Ja tam jestem słaby w hakerstwie. Co najwyżej whakowałem, nie wiem, włamałem się na swoje zapomniane przeze mnie... I to też przypominając sobie hasło. Konto pocztowe to był największy mój ten, nie? Nie, bo czasem zmieniłem hasło, a potem mówiłem, po co to zrobiłem, przecież to jest takie bez sensu. No dobra, klimat jest o tym, że będą hakerzy, którzy będą się włamywać, na żeby serwer. Zdobyć jakieś krytyczne dane, będą włamywać na serwer, będą starali się uniknąć policji internetowej. I po prostu podłączając się do różnych proxów i że ich sygnał jest w tym miejscu. I są lepsze i gorsze. Są lepsze i gorsze miejsca. Tak, i przy tym wszystkim tam wcześniej Windziarz powiedział, że jakiś trick-taking, co od razu sugeruje, że klimat można sobie włożyć między bajki. Dobra. No ponieważ nie, w historii nie powstał jeszcze klimatyczny trick-taking i od razu powiem, że to też nie będzie ten przypadek. Tak. No pierwsza rzecz. Gra jest ładna. Gra jest ładna, aczkolwiek dla mnie ten setting, czyli że jestem kapeluszem, który biega po serwerze, och Boże, jakoś tak w ogóle tego nie czuję, wiesz, nie? A mi się to spodobało, jak patrzyłem właśnie na te czysto klimatyczne rzeczy, w sensie nazwy pól na planszy, napisy, flavorki na kartach, to jest dla mnie spoko. To jest całkiem, dobrze. Całkiem trzyma się to. Dobrze, klimatu, zgadzam się z tobą, natomiast mnie to nie przekonuje. Nie, ja rozumiem, mówię, że dla mnie jest to raczej zachęcające niż zniechęcające. Znaczy, sensowne jest to, że tam masz tę kafejkę internetową, która jest najgorszym, pole, które najbardziej cię karze, jeśli w nim jest ten twój znacznik, bo... Kto siedzi w kafejce? Gdzieś tam się przemieszczasz przez te kolejne pola, te pola mają sensowne, tak. Insiderskie nazwy, w sensie jakieś tam honeypoty, jakieś tam... No właśnie, pamiętam, insiderskie. Tam tak. Czyli gościu, który jest poza tym, nie będzie miał z tego żadnego fanu, że to jest jakiegoś... Wątek edukacyjny. O kurczę. Wątek edukacyjny to jakby wyjaśniali, co to jest, a nie tylko napisali. Nie, w instrukcji chyba jest. Tak? Jeden mankament muszę do tego powiedzieć a propos wykonania. Pudełko jest totalnie nie w standardowych wymiarów i jest okropnie niefajne, bo do niczego ci nie pasuje. Bo jest kwadratowym pudełkiem cienkim. Trochę mniejszym niż standard. Nie, pasuje mi. To jest ten sam format, co pudełko do Władcy Pierścieni Konfrontacji. Chyba tej nowej. Tak, tej nowej. Władca Pierścieni Konfrontacja, Palmera i coś jeszcze stoi obok tego.
u mnie na półce. Tak, to z pani wzrokowa. Nie, to jest przede wszystkim. U mnie takich nie ma, u mnie takich nie ma. Miarka laserowa. Ale co, ale podoba. Nie, po prostu stoi obok. Mhm. Obok potworów w Tokio stoi. Mhm. To jest ten sam. Ale podoba mi się jedna rzecz, że no, nie ma tutaj powietrza. Tutaj trzeba na to powiedzieć, że nie ma powietrza. Bo mamy pionki, które są fajne, estetyczne, mamy karty, których jest dużo i mamy planszę i dodatki do planszy, które też są dobrze, na dobrej jakości wykonane. Także tutaj trzeba przyznać, że Arctic Union, tak samo jak przy Race to the North Pole, dają radę, jeżeli chodzi o wykonanie gier. Mhm. Na pewno. To na 100%. No dobra, no to co? No to mechanika, proszę. Mechanika chodzi o to, że gramy sobie zwykłą talią kart. I mamy talię kart, w której mamy karty o wartościach od 2 do 13, plus Joker. I co? Kompletów kart mamy w talii tylu, ilu jest graczy. Jest wariant, w którym można grać całą talią, ponieważ gra jest od 2 do 6 graczy, czyli w talii jest 6 kompletów od 2 do 13. I doświadczenie pokazuje nam, że niespecjalnie ma to sens. No, jeśli chcieć grać w tę grę, to tylko dobierając liczbę kart do liczby graczy. I teraz tak, mamy karty o wartościach od 2 do 13, mamy kilka jokerów i każdy gracz dostaje 10 kart do ręki. I w swojej turze gracz rozpoczynający zaczyna trik zagrywając albo jedną kartę, albo dowolną liczbę identycznych kart. Kolejni gracze muszą albo podążać za trikiem, czyli zagrać taką samą liczbę identycznych kart, czyli powiedzmy Ink zagrywa 3 jedynki, to Windziarz może teraz zagrać 3 dwójki, 3 trójki i tak dalej. Albo odrzucić dowolnego singla. Dlaczego? W momencie, kiedy któryś z graczy zagra swoją ostatnią kartę, mamy punktację. I dostajemy punkty karne za każdą kartę, która została nam na ręce. I dostajemy punkty karne w zależności od tego, na jakim polu na planszy stoimy. Jak poruszamy się po planszy? Nagrodą za wygranie triku jest poruszenie swojego pionka po planszy. Czasami nie chcemy tego robić, bo wchodzimy na pole o wyższej wartości, a poruszanie jest śmieszne, dlatego że poruszamy się o jedno pole, ale jeżeli na tym kolejnym polu ktoś stoi, to przeskakujemy go, tak? Czyli robimy tak trochę, szukam jakiejś gry, w której takie coś jest. No przeskakujemy, także gracze, którzy stoją przed nami, mogą nam zrobić taki z naszego ruchu taki bardzo długi skok. Można. Galaxy Tracker. Oprócz tego, karty, które otrzymujemy, zostają nam na ręce, dają nam te punkty, które na początku wydają się fajne, bo są to punkty. Ale a później się okazuje, że to są punkty karne. Znaczy, to są tak jakby te ślady, które zostawiamy, tak? Że ta policja internetowa nas złapie i przyszła nam maila, jesteś hakerem, ojojoj, tak? I przegrałeś grę. To była taka gra Uplink kiedyś. Można było dostać takiego maila. Tak, ja dostałem kiedyś takiego maila, jak nielegalnie ściągałem film, z którym miał jakiegoś podhaczonego jakiegoś kogoś tam i oni potem doszli, że moje IP wysłali to i potem miałem problem, że powiedzieli mi, że no, już nie wolno ściągać takich filmów. Także to tak samo, tak? Jakbym coraz więcej tych trackerów dostawał. Także ogólnie jak gramy singla, to chcemy wywalać takie single, które są wysokie, bo wysokie single mają wyższe te numerki. Chyba, że bardzo chcemy wygrać jakiegoś jednego trika i zejść na przykład z pola, które nam daje 5 punktów, czy tam 4 punkty karne. My mamy tutaj strasznie bardzo ważną rzecz, jeden tytuł Black Hat. Znaczy, mamy kilka jokerów. Joker zagrany sam jest najwyższą kartą na stole. Joker zagrany z czymś zamienia się w kartę, z którą był zagrany. Czyli tak. Standardowo. To jest standardowo do tej pory. Mamy też... Upfluxen. Mamy też specjalnego jokera, Black Hat, który jest najwyżej punktowaną kartą. Jeśli robi dużo strasznie. Jeśli na końcu rundy zostanie mi na ręce, to daje mi 5 punktów karnych. To dużo. To bardzo dużo. Dużo. I teraz tak. W momencie, kiedy jakiś gracz zagra Black Hata, to zasady rozpatrywania triku się zmieniają. W triku, w którym został zagrany Black Hat, nie wygrywa najwyższa karta, tylko najniższa. I nagrodą za wygranie triku z Black Hatem jest zabranie Black Hata, czyli to jest taka nagroda w cudzysłowie, i zebranie albo wszystkich kart, które były zagrane przez graczy, albo tylu kart, ile wynosił trik. Tak. No i to jest właśnie cały trik w tym trick-takingu, że wymyślili sobie coś, co zmienia zasady tego trick-takingu, bo bez tego to byłaby po prostu zwykła gra. Znaczy, bez tego to przede wszystkim byłaby gra po prostu w wyzbyciu się najwyższych kart, tak. Bo jak Ciuniek słusznie zauważył przy rozgrywce,
im wyższa karta, tym więcej punktów karnych. Tak. W związku z tym chcemy po prostu... To, co nam wygrywa grę, wygrywa nam grę. Bo jeśli... W związku z tym, że chcemy grać wysokie karty, żeby wygrywać lewe, a przy okazji i chcemy grać wysokie karty, żeby nie mieć wysokich kart na ręce. Czyli na skutek tego chcemy grać wysokie karty. Tak. To dość prosty algorytm grania. Tak. Tak. No tak. I teraz jakby... No i jeszcze wracając do Black Hata. No i całym tym sennem Black Hata jest to, żeby zagrać go w takim momencie, żeby móc się go pozbyć i wcisnąć innemu graczowi. Tak. W takim momencie, kiedy mnie się przyda, a jest już na tyle późno w grze, że tamtemu graczowi nie już pomoże, się nie pomoże. Tak. Już nie pomoże. A raczej utrudni. No i jak kończymy, to wywalamy wszystkie te karty, patrzymy, gdzie jest, ile mamy kart, pozostali gracze, tak, mają kart na ręce, dostałem tyle punktów, patrzymy, gdzie się znajdujemy na tym, na tej planszy. Tutaj taka ciekawostka, są miejsca na planszy gorsze, lepsze, to znaczy są takie miejsca, w których na przykład można, stawiasz piątka i z niego nie wyjdziesz, są miejsca na planszy z ujemnymi punktami, które są bardzo dobre, ale stamtąd łatwo można... Ale jest dziwna akcja, że zamiast poruszać swoim pionkiem, możesz wyrzucić pionek przeciwnika z ujemnego pola. Z ujemnego pola, tak. Czyli to nie jest tak, że się skitramy na dobrym polu tak. I skampimy tam przez całą grę, tak? Mamy też pole finalne, ale przed tym polem mamy taki jeden długą listwę. I ta długa listwa jest wkurzająca, bo pierwszy gościu, który tam wchodzi, po prostu tam stoi i do końca gry tam będzie stał. Więc jakiś frajer musi tam wejść. Ale jest to w sumie z drugiej strony za zero, więc to też jest takie niby fajne, ale nie do końca i ciężko tutaj stwierdzić. Gra jest bardzo dynamiczna, to trzeba stwierdzić. Tutaj ciężko cokolwiek zaplanować, bo tutaj naprawdę, zanim coś sobie wymyślisz, to się na przykład... To znaczy, bo w samym trick-takingu to wiadomo, że tak jest, natomiast jeżeli komuś się wydaje, że na tej planszy da się poplanować coś, w sensie, oto tutaj dojdę do tego miejsca, tu zatrzymam pionek i będę szedł drugim, a ten będzie miał minusy, to nie bardzo tak działa. Znaczy, ja miałem tutaj problem taki, że jeśli dostaniesz na początku gry rękę, w której masz 10 różnych kart, to cała runda wygląda tak, że wszyscy gramy single i coś tam się dzieje, ale... Tak, no szczególnie właśnie w porównaniu z tym, z Liskiem, Rysiem, Abluxem, Linko, gdzie tam było, w sumie sam mechanizm trick-takingowy jest bardzo podobny. Bardzo. A tam jest mnóstwo kombinowania dzięki temu, że tych kart jest dużo i często ci się powtarzają na ręce i bierzesz je z powrotem na rękę, więc... Znaczy, wiesz, tutaj tak naprawdę jedyną taką gamingową decyzją jest to, żeby, czy zagrywasz Black Hata po to, żeby wcisnąć go komuś innemu, czy zagrywasz Black Hata po to, żeby zebrać karty i zebrać sobie większe sekwensy. I druga jest tutaj decyzja taka, w której jak poruszamy się na tych polach, na przykład jest pole trójka, za nim jest pole jedynka i chcesz, żeby ktoś wygrał trika, żeby wszedł na tą trójkę, a ty wygrasz kolejnego, żebyś mógł go przeskoczyć. I tak w założeniach, to ja lubię w trick-takingi. Znaczy to w założeniach brzmi fajnie. Ja lubię w trick-takingi i w założeniach, jak ten facet nam o tym podał, ten autor, bardzo mi się to spodobało, szczególnie, że wykonanie było spoko, temat powiedzmy jestem w stanie ogarnąć, okej, to mi wszystko wchodziło. Natomiast niestety podczas gry, i mówię bardzo niestety, tak naprawdę gramy serię takich samych trick-takingowych rzeczy, bo tak naprawdę ciężko zaplanować jest, co na tej planszy się zrobi, bo to jest bardzo zmienna sytuacja. Co więcej, w tych trick-takingach ten Black Hat jest tak istotną rzeczą, w związku z tym, że tak, punkty, które zostają nam na ręce, w związku z tym, że nie schodzimy z dużych ilości kart naraz, bo tak. Przeważnie ich nie mamy, więc w zasadzie pod koniec rozdania na ręce zostają same resztki. Tak. Niewiele punktów, plus ktoś ma Black Hata, czyli 5 punktów, czyli dużo. Tak. Czyli to on jest ten bardzo przegrany. Tak. I tutaj właśnie tak naprawdę to jest, cała rozgrywka toczy się do momentu, aż zagra Black Hata lub on zmieni swoje tam miejsce, ktoś jeszcze inny go zagra i tak dalej. A tak naprawdę jakby to dodanie tej planszy nie spowodowało, że ta gra stała się lepsza. Bo ona dalej jest tylko trick-taking. Nawet plansza sprawiła, że gra trwa zdecydowanie za długo. No tak, bo w sumie... Warunkiem kończącym gry jest to, że ktoś dochodzi na ostatnie pole. Tak. I się to ciągnęło trochę dłużej niż się spodziewałem. Bo... Jak on to powiedział delikatnie. Mogłoby się skończyć wcześniej i byłoby miło. Ogólnie, Czujnik chciał powiedzieć, gra się dłuży, bo ta gra powinna się kończyć w połowie tego, co graliśmy, tak. Przynajmniej, tak? Tak. Szczególnie, że nasza pierwsza partia była... Graliśmy wtedy na 5 osób. Na 5 osób i to było po prostu żenująco tragiczne. Znaczy, samo to granie kartami na 5 osób, przez to, że miałeś większą pulę kart i więcej osób na...
to było ciekawsze. To było spoko, tak. To było już spoko. Ale... Znaczy, ale plansza wtedy była po prostu straszna. Tak, bo to się nie przesuwałeś. Zatem robiły się gapy między ludźmi, więc wchodziłeś w te dziury. I po prostu makabra to była, makabra. Nikomu się nie chciało też za bardzo kończyć. Gra, która niestety w żadnym towarzystwie, w którym graliśmy, nie zaangażowała ludzi na tyle, że po pierwsze, większość osób, z którymi graliśmy, chciała skończyć grę w trakcie gry. Mówiąc, dobra, już nie kończmy, zostańmy tak, jak jest tutaj. Po prostu nudzi mnie zagrywanie cały czas tego samego. Nie podoba mi się to, nie jest to fajne. Druga rzecz, która tutaj gdzieś tam się mi rzuciła w oczy, to ten trick-taking przez tego Black Hata, przez to, że to, co powiedziałeś, ona jest taką kartą, no, znaczącą. To jest tak trochę, jak graliśmy w Dudaba i karta Dudaba była tak, taką, którą, o, będę ją miał, to ona mi coś zrobi. To tak samo tutaj ten karta Black Hata. I kurczę, jedna rzecz, która mi, no nie, to nie było fajne. Jedna rzecz, która mi się tutaj podoba, która jest irytująca, ale mi się podoba. Wyznaczanie, jak to będzie tu nie ma pierwszeństwa, nie przychodzi pierwszeństwo. Dlaczego mi się to podoba? Bo była śmieszna z tym sytuacja związana. Wyznaczenie pierwszego gracza polega na tym, że się pierwszy pierwszą kartę z brzegu i ta osoba, która zdaje, odlicza od siebie tyle, ile jest tam, nie wiem, jest 10, to odliczamy do 10 i ta osoba zaczyna. I bardzo mi się podobało, bo w pierwszej partii Ciuniek cały czas rozdawał i cały czas był pierwszy. A to, prostu... Znaczy, to jest śmieszne tak teoretycznie, ale w związku z tym, że od tego, kto zaczyna, zależy od to, kto ma Black Hata to wkurza. Na starcie, tak. To jest trochę irytujące. Tak. Także ja przejdę od razu do oceny Black Hat 0. Ta gra raz można w nią zagrać i to wystarczy. Ode mnie to też będzie 0 i na 3 osoby... 2-3 osoby jest niegrywalna. No, ale... A na 5 się dłużej. Na 5 się dłużej. Znaczy, to jest właśnie straszne, bo na 5 zaczęła się robić grywalna, ale plansza wtedy zabijała i była zdecydowanie za długa. Ale na trzech zobacz, jak szybko żeśmy skończyli. Na 3, o tak, jak szybko skończyliśmy tę grę, po prostu. No chciałbym, żeby mi się to podobało, ale mi się nie podoba i nie poradzę nic. Po prostu... To jest zbyt prosta gra ze zbyt małą liczbą decyzji, ubrana w coś większego, co do niej nie pasuje. Już, tyle. Koniec. No dobra, czyli że ja... To jest tak, ja nie mam chyba odbioru tego aż tak negatywnego jak Windziarz i Cieniek, to znaczy nie uważam, że jest to tragiczne. Uważam, że jest to... Znaczy też widzę fajne... Chciałbym, żeby te rzeczy, które tu widzę, działały inaczej, ale no, działają no, tak, jak działają. No, to jest tragiczne. Całkiem mi podchodzi klimat. Ta plansza, w sensie to, że te wygrywanie lew powoduje jakiś efekt w drugiej grze, w sensie na tej planszy, całkiem mi się podoba. Tylko, że ja nie lubię gier trick-takingowych, więc nawet to, że ta gra jest nietragiczna, to nie spowoduje, że ta gra mi się podoba. No nie ma takiej opcji. Gra trick-takingowa musi być naprawdę świetna, żeby mi się podobała, a ta gra nie jest naprawdę... Gra z kartami i liczbami musi być świetna, żeby mi się podobała. Tak, a trick-takingowa tym bardziej. Więc no zero, nie? Po prostu ona to jest tak, jakby to była dziewczyna bez wiesz, w ogóle mega brzydka, w dodatku jeszcze głupia. To jest w ogóle, to dwie rzeczy, które są tragiczne. Natomiast wydaje mi się, że koneser trick-takingu mógłby spróbować coś z tego wyciągnąć. Tak. Ja jestem koneserem trick-takingu, nie widzę tutaj nic. Ale spróbowałeś. Spróbowałem. No więc mogłeś spróbować. Próbowałem kilka razy, no ale no, nie podniosło mi to, bo jakby... Dwie rzeczy, dwie cechy, które tutaj to powiedziałem. Za długo się w to gra, a po drugie cały czas grasz to sam. No tak. Jakby wiesz, była... dla mnie trick-taking to od razu jest, że cały czas gram to samo, więc... No ale wiesz, ale niech ona trwa połowę tego, to już było... Jakby trwała połowę tego, co graliśmy, to czy ta plansza była połowę krótsza, bo jeszcze nie powiedzieliśmy jednej rzeczy. Ostatniej. Tutaj jeszcze autor wrzucił wersję zaawansowane, że można tą planszę zmieniać, modyfikować. Nawet w trakcie rozgrywki. Co powoduje, że o Boże, jeszcze to zmienia wszystko, co się może tam wydarzyć. No jest jeszcze tam ten wariant z tym, że ten Interpol cię goni z tyłu, który akurat FBI. Jest całkiem... FBI, no. No to jest akurat fajny, tak? Czyli, znaczy, nie tyle fajny, co naprawiający pewną rzecz. To znaczy, że jest jakiś powód, żeby brać lewe. Tak. Tak. A nie kampić na polu niskim. Dobra, od nas dla Black Hata 3.0, jak uda wam się gdzieś dorwać tę grę, warto... Na przykład od nas. Warto zagrać. Warto zagrać, super, ekstra, fajnie. Black Hat 3.0, mówili dla was Ciuniek
Ink i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.